Przeważająca większość zbóż i innych materiałów paszowych porażona jest przez grzyby mikroskopowe produkujące niebezpieczne dla ludzi i zwierząt mikotoksyny. Każdego roku mikotoksyny generują miliardowe straty w światowym przemyśle produkcji zwierząt i w akwakulturze, dlatego monitorowanie i ograniczanie skutków ich oddziaływania stało się nieodzowne i konieczne. Od 2004 roku Biomin opracowuje i publikuje corocznie przeglądy zanieczyszczenia mikotoksynami zawierające wyniki analiz tysięcy próbek materiałów paszowych i pasz produkowanych na całym świecie. Najnowsze wyniki wskazują, że ponad 80% z nich zawiera co najmniej jedną mikotoksynę. Mikotoksyny pogarszają produktywność i zdrowotność zwierząt, oddziałują na narządy wewnętrzne, a w skrajnych przypadkach prowadzą do śmierci zwierząt. Toksyny różnią się zarówno pod względem oddziaływania, jak i struktury chemicznej, stąd wymagają zastosowania różnych rozwiązań w celu ich zwalczania. Ponad 30-letnie zaangażowanie firmy Biomin w badania pozwoliło na opracowanie najnowocześniejszych metod przeciwdziałania szerokiemu spektrum mikotoksyn, uzupełnionych zaawansowanymi narzędziami do ich oznaczania, takimi jak spektrum 380, gdzie jednocześnie oznaczanych jest ponad 380 mikotoksyn. Toksyny różnią się pod względem skutków działania i struktur chemicznych, dlatego wymagają zastosowania różnych strategii przeciwdziałania. Mycofix jest innowacyjnym dodatkiem paszowym typu All-in-One, wykorzystującym trzy różne strategie zapewniające całkowitą ochronę przed mikotoksynami. Zawiera on trzy różne składniki zatwierdzone przez Komisję Europejską co do sprawdzonej skuteczności i bezpieczeństwa. Po pierwsze, adsorpcja. Minerały i laste wiążą selektywnie mikotoksyny podatne na adsorpcję, takie jak np. aflatoksyny. Mycofix zapewnia największą i najbardziej specyficzną adsorpcję aflatoksyn, wykazując ponad 90% skuteczność działania. Po drugie, biotransformacja. Najbardziej zaawansowany naukowo sposób walki z mikotoksynami wykorzystuje unikalne połączenie opatentowanych, specyficznych enzymów ze składnikami biologicznymi, konwertującymi mikotoksyny w nietoksyczne, bezpieczne dla środowiska metabolity. Proces ten jest nieodwracalny. Fumzymę, unikalny oczyszczony enzym, odszczepia oba łańcuchy boczne w cząsteczkach fumonizyn, przez co zmienia je w nietoksyczne metabolity. Testy żywieniowe wykazały skuteczność fumzymu, co zostało oznaczone poprzez stosunek sfinganiny do sfingozyny, kluczowego biomarkera. Biomin BBSH rozszczepia toksyczną grupę epoksydową trichotecenów, przekształcając je w nieszkodliwe metabolity. Wykazano, że Biomin BBSH znacząco redukuje poziom deoksyniwalenolu w surowicy krwi. Ze względu na swoje strukturalne podobieństwo do estrogenów, zearalenon dołączy się z receptorem estrogenowym, powodując hiperestrogenizm. Biomin MTV, opatentowany szczep drożdży, otwiera pierścień laktonowy zearalenonu. Badania in vitro potwierdzają degradację do nieestrogenowych metabolitów. Podobnie Biomin MTV degraduje ochratoksynę A, czyniąc ją nietoksyczną. Po trzecie, bioochrona. Biomin Bioprotection Mix, potwierdzona naukowo mieszanka starannie wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych oraz alg, zapobiega szkodom powodowanym przez mikotoksyny. Podczas gdy mikotoksyny hamują wzrost komórek odpornościowych, osłabiając mechanizmy odpornościowe zwierząt, Bioprotection Mix przywraca nam nażenie się komórek odpornościowych, zapewniając właściwe funkcjonowanie wątroby i układu immunologicznego. I wreszcie strategie adsorpcji i bioochrony zestawione razem zapewniają ochronę przed endotoksynami w ponad 93%. Mycofix łączy w sobie trzy strategie, aby zwalczać mikotoksyny za pomocą opatentowanych technologii, co czyni go najbardziej zaawansowanym i dostępnym na świecie rozwiązaniem przeciwko mikotoksynom.